Magda Gessler, znana polska restauratorka i prowadząca program Kuchenne Rewolucje, ma w życiu nie tylko sukcesy zawodowe, ale także ciekawe doświadczenia rodzinne. Począwszy od jej związków, najpierw z niemieckim dziennikarzem Volkhartem Millerem, z którym ma syna Tadeusza, a później z Piotrem Gesslerem, ojcem jej córki Lary. Aktualnie Gessler jest w związku z Waldemarem Kozerawskim. Ich miłość trwa już 40 lat, a niedawno w ich życiu pojawiło się ważne wydarzenie, ślub córki Waldemara, Chanelle Kozerawskiej. Ślub odbył się 27 października w Kanadzie. Chanelle zdecydowała się na odważny wybór sukni ślubnej. Biała kreacja, wykonana z delikatnych, prześwitujących materiałów, łączyła w sobie dwa style, mocno przylegające do ciała i zwiewne. To, co wyróżniało suknię na tle innych, to odsłonięty brzuch panny młodej, co jest dość niekonwencjonalnym wyborem w tradycyjnych sukniach ślubnych. Magda Gessler podzieliła się zdjęciami z uroczystości na swoim profilu w mediach społecznościowych, dając fanom okazję do podziwiania tej wyjątkowej chwili w życiu rodziny. Magda Gessler, znana polska restauratorka, nie tylko cieszy się z sukcesów w kuchni, ale także z osobistych wydarzeń w jej życiu. Ostatnio uwagę fanów przyciągnęła ślubna kreacja córki partnera Magdy, Chanelle Kozerawskiej. Suknia, choć odważna w swoim kroju z odsłoniętym brzuchem, była dopełniona klasycznymi elementami jak welon i biżuteria z pereł. Dodatkowo na biuście panny młodej widniała aplikacja w postaci kwiatka, co dodało kreacji elegancji. Kiedyś, para Magda Gessler i Waldemar Kozerawski byli głównym tematem rozmów w Polsce, gdyż ich zaręczyny stały się głośnym wydarzeniem. Chociaż ożenek nie nastąpił od razu po zaręczynach, to oświadczyny obchodzili z wielkim rozmachem. Jest pewien ciekawy fakt dotyczący zaręczyn tej pary. W wywiadzie dla Plejady, Magda wspominała o wyjątkowym świątecznym prezencie, który otrzymała w Wigilię 2021 roku podczas wakacji na Sri Lance z Waldemarem. Mówiła, te 12 dni były magiczne. Dostałam od niego piękny prezent na gwiazdkę, który dla nas dużo znaczy, jest symboliczny. Chociaż nie potwierdziła wprost, że chodziło o pierścionek zaręczynowy, jej post na Instagramie mówił sam za siebie. Magda dodała zdjęcie, na którym wystawia nogę, a Waldemar ją trzyma, z komentarzem, daj mi nogę, dać nie mogę. A prosiłeś mnie o rękę, więc daję ci rękę, opatrzony mnóstwem emotikonek. Ta zabawna i pełna miłości notatka tylko potwierdziła, jak bardzo są zakochani. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.